Przedszkole w Pomykowie to jedna z większych obecnie trwających inwestycji w gminie Końskie. Zajrzeliśmy na plac budowy obiektu, który już zaczyna nabierać ostatecznych kształtów. Pierwsze prace rozpoczęły się na początku kwietnia, a dziś widać już początki dachu nowego przedszkola. Praca w wre, choć trudno się spodziewać, by dzieci nowy rok szkolny rozpoczęły w nowym budynku. Przeprowadzić będą mogły się do niego najpewniej niewiele dni po wznowieniu zajęć. Inwestycja ma wielkie znaczenie dla lokalnej oraz szkolnej społeczności. Dotychczas przedszkole funkcjonowało w starym drewnianym budynku, w którym chociaż było bardzo klimatycznie, to brakowało warunków i przestrzeni do prowadzenia edukacji. A jest kogo uczyć. W tak zwanym sześciogrodzie zamieszkuje wiele młodych Małżeństw i sytuacja demograficzna tego fragmentu gminy Końskie jest naprawdę pozytywna. Wiadomo, że gmina Końskie pozyskała już środki na doposażenie oraz prowadzenie zajęć dodatkowych w nowym przedszkolu. Koszt budowy placówki to 1 900 000 zł. Tuż po zakończeniu prac przy powstawaniu obiektu wyburzone zostanie stare przedszkole. Na jego miejscu powstać ma komfortowy podjazd i parking. Z drugiej strony budynku nowego przedszkola zaprojektowano przestrzenny plac zabaw.